Siema ze strony Tobias 449, lecimy tu dalsze, ale jedna funkcjonalna rzecz. Dużo kiedyś używałem to, nie do chłopu, przez chwilę jakoś to używam, prawda? Tego mikrofona Mozosa. Nie wiem czy tak dużo osób, ale widziałem jednego, no youtubera, jestem też małym, ale szczerze, dobra, zamienię sobie tam chyba tylko tracera czy jakiegoś tego mikrofonu, który też jest na jacka. Zamienił sobie na Moano jakiś tam mikrofon, kit i tak dalej, że o, jest wspaniały. Z XLR na USB, ten nie na USB, na... Z XLR na jacka. Dla mnie to było wow, że XLR, że to będą takie mocniejsze niż USB. Jest taka jedna wada tych, bo nie wiem, czy dużo osób myśli, czy tamten... Ta osoba, która skupowała to, to chyba dam recenzję miała dawno, że jakby kupiła go, że cieszy się tak dalej, że jest na USB. Lepiej było na USB kupić, bo na USB jest inny, bo tam masz, już w tym masz kartę dźwiękową, która ci przekłada jakby tą całą strukturę tego, że dobra, jest już bardziej mikrofon zrobiony niż ten XLR, bo musisz mieć pudełko takie dotychczasowe, to musi mieć pudełko jakiś tam tot. No ja teraz nie odepnę, ale tutaj jest takie bardziej urządzenie, które bardziej pomoże temu wszystkiemu, bo ja takie mam Behringera, które to jest na mikrofony XLR, bo te mają, bo tam audio nie jest przetworzone się na interfejs cyfrowy, czyli na dźwięk taki cyfrowy, tylko już jest jeszcze nie przetworzono, no to kadra dźwiękowa musi to przetworzyć. Myślałem, jak o tak ten 140 zł kosztują, to rozumiem. No Novox sam kosztuje te około, mogę liczyć 300 zł, ale mogę powiedzieć rzecz. Miałem Tracera, miałem od Mozosa, ale Moano to jest to samo, bo to jest ta sama struktura budowa od środka, tylko po prostu mają inny popfirt i ramię. Nie ramię to pewnie to samo jest to, co jest w Mozosie, ale powiem tak, recenzja, ale jeżeli ktoś chce zakupować się na długie lata, no dobra, no niech to kupi, jakby nie tam, ale jakby ktoś chciał sobie za miesiąc później zmieniać, to się to lepiej sobie przeczekać i powiedzmy kupić już Novoxa po prostu i to tyle, bo Novox kontra to już jest inna struktura tego wszystkiego, że o, tam jest, że powiedzmy Novox jest bardziej stworzony pod to, a tamto, no to no przepraszam, ale no nie, to nie jest stworzone, przepraszam bardzo, ale to nie jest stworzone jak powinno być i tak dalej, dlatego bardziej jeżeli dużo, dobra, kupujcie sobie to, może kupić, ale jeżeli z moich dostęp, jak miałem ten mikrofon, czy ten drugi, czy jak miałem to jest Mozos, Monao, czy jakoś tam się nazywa, tak samo pewnie działa jak Mozos, to jest to samo. To jeżeli miałem polecieć, to nie, no Novox na razie obecną jest dobry. Powiedziałem, że tam audiotechnika, tak, 400 kosztuje, ale może być lepsza od Novoxa niestety, bo tutaj podłącza się już na interfejsie typowym XLR, czyli XLR do XLR-a, czy powiedzmy do urządzeń tych zmieniających i tak dalej, no to już jest coś innego, zmiana niż to co jest, to już jest inne, I guess, jest już bardziej takie rozwojowo inne niż ten. Chcę to zmienić, to sobie zmienię to przy okazji tam niedługo, bo na razie muszę jeszcze zmienić cały uchwyt, bo jako tak, że używam no te 5 lat ten uchwyt swój, jest może jakoś dobry, ale na to, co będę chciał sobie później zmieniać, jak powiedzmy, nie wiem, przy jakiś, nie wiem, pół rok, jeśli tego nie kupię, a sobie uzbieram na inny, powiedzmy, no to ramię nie wytrzyma tego mikrofonu, bo ten mikrofon kosztuje waży kilogram, a tu to 500 gram, no to porównywając sobie to, no to jest nic, gdzie to będę musiał obciążyć, więc dlatego sobie będę musiał też ramię zmienić, ale ten, chyba że
Okaże się, że tam tę audiotechnikę kupię. Jeśli okaże, że będę miał taki szum, to się przyłączę jeszcze na chwilę na Nuvoxa, a zmienię tego. Zmienię dotychczasowy setup, czyli tego Behringera wywalała, wezmę sobie, kupię Focusrite, ale Focusrite sam kosztuje 800, nie powiem, że nie, to jest na dwa kanały mikrofon, bo ma inaczej jest wejście zbudowane, bo jak będę miał, powiedzmy, no jak będę mieć, bo mogę nie mieć, ale jak będę mógł, powiedzmy, mieć DBX-a, gdzie tam wchodzisz mikrofonem, a wchodzisz jack na jacka dużym 6,3 mm, ale tam masz ścieżki bardziej dźwiękowe, czy basy, czy powiedzmy, jeżeli jest, powiedzmy, klimatyzacja u ciebie, a żebyś nie słyszała, powiedzmy, widownie, no to tam przedstawia to tam jedno słowo wytłumaczyło, czy tam chyba ziemniak, jak ma, że to jest jak głośno, czy powiedzmy, jak dalej się, że tak ten pies, czy powiedzmy, to jest uciszane jest, jakby jest podgłośnienie ścieżka, uciszane jest to i podgłośnienie jest tylko mój głos i coś w tym stylu, no to tak to nie wiem, mniej więcej działa, to jest coś takiego, ale wiecie, cena ceną, ale zobaczymy, jak to będzie, jeżeli tak się by udało i to tam załatwię, powiedzmy, nie będę jakby zlegać na tym, że dobra, po co i po co. Bo to się zmienia, ale no, tak przy okazji. A to, co mówiłem w wcześniejszych odcinkach, wcześniejszych, że mogę nie mieć tak szybko, jakby ktoś chciał pianek akustycznych, bo mieszkam z rodzicami, I guess. Jakbym miał, dorosły byłbym i już bym zarabiał, no to dobra, uzbierałbym sobie na mieszkanie, jak dalej. Tylko wtedy, nie wiem, jakby dobrze bym zarabiał. Ale to jest już przyszłościowo trochę. I powiedzmy, ten dobrym zmiarem, no to żeby jedną rodzinę kupić, bo jeżeli mam z sąsiadami, to czasami później pinkolić, a jakby powiedziałbym, miałbym jakiś czas, albo jakbym sobie zarabiał, to zależy, miałby, powiedzmy, przedłużone live, no to maybe to by było ciężkie z tego zrobienia, ale to co mówię, jest przyszłościowe, mocno jest przyszłościowe, bo nie wiem, jak to będzie, nie mogę określić tego za ile, za jaki czas, nie mogę tego typowo określić, a jakbym określił, no to by wiadomo było, by inna rzecz, ale nie mogę tego określić w taki sposób, więc powiedziałem jako tako. A czy coś innego będę dotychczasowo robić, to na razie, jako że jestem młody, bo jestem. No to na razie będę próbował nagrywać. To, co mówiłem w wcześniejszym odcinku, to tak, jest ta podróż, to jest wtorek. To wtorek? No tak, to jest wtorek. No to jest tak naprawdę jutro. No, to jest tak naprawdę jutro, więc mogę powiedzieć, że to jest taka mini przerwa będzie, ale odcinki nagrywam sobie zapasowo, zapasem to wszystko, więc potem, ale podsumując wszystko. Jeżeli, bo się rozgadałem za bardzo, jeżeli komuś zależy na kupieniu sobie mikrofonu i nie obchodzi go, czy będzie dobry, czy nie, to spoko, możesz sobie kupować taki za to 30 zł z tym ramieniem. Ale jeżeli chcesz tak trochę nagrywać na YouTube'a i streamować i chcesz, żeby widownia cię dobrze rozumiała, no to nie, no to lepiej zmienić ten mikrofon na Nuvoxa, pozić ich kilka, ja mam tego Nuvoxa przez dobry czas używania go. Czasami mi się psuł, czasami się go naprawiać, tam kabel co jakiś tam przepsuwywać, nie kabel, tam chyba kabel nie ma, nie pamiętam dobrze, ale jak tak, no to musiałem sobie, powiedzmy, się tam naprawić i tak dalej, bo już dawno po gwarancji, a ramię to muszę przy okazji też wymienić, bo mam tyle 5 lat, muszę, użytkowo używałem go bardzo dużo, szczerze, był przemieniany tak dużo razy, że się już śruba wyrobiła jedna i strasznie muszę, ale to zmienić i jakby ten, tylko na tego Rode'a PSA1, to jest już ramię trochę, mogę powiedzieć, że trochę profesjonalne, trochę nie, ale już jest takie bardziej przyzwoite, strukturowe, bardziej do zastosowania, że
To na dużym mi starczy, ale no. To jest już zależne, już szczerze, bardziej ode mnie, ale no. Jak to mówią. Mawerki, tu. Go. Da się wylecieć. Tylko trzeba mieć tą technikę swoją. Tyk, tyk, tyk. Tyk i latujemy tam już. Jedno serce zostawiłem. Dobre. Nie. Serce zostawiłem. To prawo ja. Ale no. Tak to na razie wygląda. A, jak to mówię, co tam Ziemniak miał, bo on miał te swoje te studio takie, że to jest jak robił remont, bo to pokazał na odcinku, że jak ładnie wygląda, to bardziej tylko LED to użyję. A bym chciał użyć, jeżeli tak by się udało, że na któryś tam płytce Arduino większy czy tamten, to by się tak zaprogramować, żeby działało jeszcze na Bluetooth na telefon. No to spoko, bo będę mieć powiedzmy zasięgu na telefonie jeszcze zmianę solarów, no ale to jest już to jest tak mocno przyszłościowe, że nie mógł powiedzieć za ile to się zdarzy, za ile nie, bo to już pokaże czas, jak już będę już no zarabiać, mieszkać samemu na pewno jakoś, że będę już dorosły, no to co mam tak zarabiać, że samemu mieszkać, czy powiedzmy już wszystko robić, no to wtedy się dopiero pokaże to wszystko i tak dalej, więc nie mogę teraz obiecać, że wszystko się zdarzy, ale no na tą uwagę na się to jest chyba tyle wszystkiego. Teraz gadałem 12 minut, a brawo ja, a kopam tak sobie po prostu i no. Nie, bo jesteśmy blisko, jeszcze tam musimy tunel na trzy klatki powiększyć. Wejście też musimy. To jest śmieszne, że robię dwa wejścia sobie. Nie wiem po co, ale robię. Czemu by nie? Z jednej strony mieć wejście i z drugiej to jest przy okazji okej. Tam też tunel pewnie powiększymy na te. Tutaj tam powiększymy na dwie klatki, żeby mieć te cztery puste, bo mam z tej strony wejście. Tam mam wejście, a tam będzie pewnie kopalnia i to wszystko, to tam już jest wszystko łączone, ale no jako tako. Ale szczerze, jak na pewno zmiany będę chciał niektóre przekorzystać, czyli na powiedzmy na pewno próbować zmienić powoli setup nagrywania. Setup nagrywania, czy powoli zmieniać mikrofon, to wszystko tak przy okazji. Ale na początek chciałbym w setupie to z głosą bardziej nagrywającym, czyli to co mój komputer robi, dodać sobie drugą grafikę, powiedzmy od AMD, to co mówiłem tam chyba w którymś odcinku, którego przecież nie powiem wam teraz, że przejść sobie drugą kartę graficzną, tylko chcę to wrócić normalne, 800 za tą grafikę to nigdy bym nie dał, przy okazji nigdy bym nie dał za nią, gdzie ona, no chyba nie wiem, 300 wy 4 chyba maksymalnie, nie 800. No to jest trochę czekania, niestety powiem, że nie. Żeby ta powiedzmy druga, nie, żeby ta druga grafika powiedzmy jako taką, że jest grafiką i ma enkodowanie, żeby jakby samo to się nagrywało, że powiedzmy ona nagrywała, ona wszystko, żeby przejmowała i tak dalej, ale no jest to trochę tego czasu potrzebnego do tego wszystkiego. No. Ale no, to co dużo osób mogłoby powiedzieć, że po co mi, bo to bo jakoś, że ona też ma swój ekoder do nagrywania, powiedzmy na OBS-ie, żeby przechwytywało, no to
ono będzie jako taka grafika przejmująca wtedy drugie komputera nie używam tak naprawdę, bo wtedy nie mam go, tego komputera i jest to wtedy coś innego mając drugą grafikę, ale no też jest jakiś koszt tego, bo to trzeba kupić po prostu. Ale tyle ile mi pieniędzy zostało, to na luzie mam 600 zł jeszcze zostało mi. Powiedziałby, że ktoś chciałby, mógł już kupić mikrofon, ale mikrofon chciałbym bardziej kupować trochę później, bo na razie działa mi ten. No, mówiłem w odcinkach, że dobra, trzeba by i koniec, kropka, ale jeżeli to jest wydane na proces, to wolałbym dozbierać pewnie jeszcze jakąś część tego. Bardziej wymienić jeszcze jakąś część w komputerze lub dostać jakąś część, żeby powiedzmy wspomóc to co robię, czyli nagrywam i tak dalej, czy coś w tym celu, no to przecież to jeżeli popsujesz mikrofon, no to jeszcze tamto mam mikrofon działa, ale tu już będę musiał tak bawić się w audio mocne ulepszanie go, żeby ten szum nie był, bo ten mikrofon ma szum własny, że nawet z otoczenia mocno bierze szum, no to nie chciałbym, żeby takiego mocnego z otoczenia brało szum, bo to jest takie bez sensu, ale no nie można wymagać od taniego tego mikrofonu, żeby wszystko było już na tip top, nie powiem, że nie, ale niektóre wymagania, jeżeli to jest na XR, ale nie wiem, ten youtuber, który miał to, ma go to dziś ciągle. Co robił 2 dni temu, setup, stanowisko swoje, czyli jak wygląda stanowisko. Ja jak będę chciał przy okazji, no to się zmienia, ale na razie jest jakby tutaj nie do kończenia, bo tutaj trzeba niektóre rzeczy porobić jeszcze u mnie, więc efektu końcowego muszę jeszcze trochę czekać i tak dalej. Tak jak muszę sobie z tatą na luzie porozmawiać i tak dalej, bo o, diamenty fajnie. Bo bym chciał sobie zmienić, tak, na pewno kolorystykę pokoju sobie zmienić, czyli na ten biały, jak mówiłem. Chciałbym na pewno próbę zrobić taką, żeby tutaj trzeba dużo rzeczy porobić, więc to jest trochę czekania na to, ale może wyjdzie w jakimś stopniu. No i 8 elementów, fajnie. W sumie, o, ej, to dobrze będzie, bo tutaj będę miał 3 ten, bo to tak będę wykupywał i mam ten w dół. W dół chcę mieć o jedno, no i tutaj, jak mówiłem, te diamenty są, ale tutaj 2. Co może zostać, i tutaj jest ta lawa, tu jest te, ale no. Jest jak jest. To trzeba porobić tak dalej. No i dobra, porobimy tak. Postawiamy to. Nie, tu muszę mieć na 4. Zapomniałem. Na 4, bo jedna ściana. To będzie ta, powiedzmy, ściana. Tutaj. I tu, to mam na jedną kratkę. O! To będzie musiał na 6. Nie, na 6 to będę miał na taką 4-tą. Albo muszę bardziej powiększyć. Czyli to będę musiał. Jeżeli tego nie powiększam, tej ściany, to tu będę musiał zrobić. Dobra. Czy to ma być ściana, czy powiedzmy tak, powiedzmy, to poznaczam, no to już mamy 2 kratki. O jedną muszę dociągnąć tutaj, czyli jak było odtąd, no to odtąd jeszcze jedną kopiemy. Wiecie, takie takie jakby wejście, ale tutaj jak dobudujemy trochę, to będzie inaczej wyglądało. Mam nadzieję, że tak będzie. Wygląda dobrze, mam odcinki jak to chciałem robić. Mam nadzieję, że będzie wyśmienicie się robiło to wszystko. A co tutaj mam wygrać, tak naprawdę sobie naprawię kill off strukturalnie. No ale na razie to mogę zabudować, bo nie będę tego robił większego na dzień dzisiejszy i tak dalej. Ale zobaczymy. To będzie wyglądać. No jeszcze będzie ok. Tu jest takie wycięcie, że. Ej, dobra, jest tutaj jakby. Że to nie będzie źle, bo jak tu będzie ściana postawiona ta i tutaj, to będzie takie jakby przejście, że się zwężyło na 2. Powinno być niezłe, ale zobaczymy jak to będzie
wyglądało, mam nadzieję, że będzie ok i tak dalej. Nam się odcinek już kończy, bo już widzę po czasie. Ja wszystko tu górę nawidzę, jak zawsze. I będziemy się po prostu jakby żegnać. No. My co? Po tym zebraniu widzimy się na samym odcinku. Trzymajcie, ej, ej.